Cześć, witajcie z tej strony Gaźmi, witajcie w kolejnym odcinku z Rolniczych Przygód na Mazurach, czyli z Rolniczych Przygód sezonu drugiego. I dzisiaj sobie pojedziemy siać. Ogólnie nie było dawno odcinka już, jakiś czas temu, ponieważ no ogarniałem tego save'a, no i w ogóle tego i tamtego, dodaliśmy season, jak widzicie, jest sporo zmian. Ogólnie zmieniłem pugi Lemkena na Kuna, bo Lemkeny były troszkę przymałe, jeżeli chodzi o szerokość roboczą i takie inne pierdoły. Zobaczymy, czy w ogóle będzie, wyjdzie mi ten odcinek, bo jakaś buwa do mnie zmierza. No i co, dzisiaj jedziemy sobie siać. Bierzemy sobie John Deere'ka. Czekajcie, bo tu jest podpięte wszystko, dobra, tu musimy sobie podnieść. I dzisiaj nie wiem, jak długi odcinek będzie, ale jakoś tam, jakiś tam będzie. Dlatego mówię, długo nie było, bo tu musiałem odcinku, bo musiałem typu ogarniać wszystko. Także musicie mi wybaczyć, ludziska, wszystko. Dobra, tutaj mamy 60. Na razie nie będziemy brać na pole. Spróbujemy tutaj z tej strony uzupełnić siewnik. Może się uda? Dobra, udało się. I siejemy sobie pszenicę oczywiście. Pojedziemy na takie jedno z większych moich pól, które tutaj mam. Bo na niektórych kukurydza będzie też. Jedziemy na takie jedno z większych pól. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie. W sumie nie wiem, czy jakaś na to duże, czy nie, bo naprawdę potężna chmura jest u mnie przy chałupie. Także no sam nie wiem. Może pojedziemy sobie, a zresztą pojedziemy może na tamto kolejne. No to duże jedziemy, a co tam. Zobaczymy, jak będzie coś brzmiało, to zrobimy cięcie i później się za jakąś godzinę spotkamy z powrotem. Czekajcie, tu jest moje pole. Ja nie wiem, czy ja dobrze jadę, aby. Ale chyba dobrze jadę. Chyba, nie wiem. Chyba tędy będzie szybciej nawet, bo jedziemy na pole numer 13. A to dobrze jadę. Weźmiemy sobie od piaskowni. Tutaj. Od kopalni piachu z tej strony. No i zobaczymy, jak nam pójdzie sianie. Dzisiaj sobie. No i tyle ze zmian, że pługi właśnie się zmieniły. Na następny odcinek też są pomysł. Bo teraz nie wiem, może zrobimy sobie jakoś live'a z ogarniania tego save'a. No i tu jest nasze jedno z większych pól. Pojedziemy sobie, zaczniemy elegancko od tamtej strony. Albo może nawet od tej. Bo od środka siać. Nie wiem, nie od tej sobie zaczniemy, no nie. Dobra, przełączymy sobie na agregat, żeby to ładnie cały zestaw opuścić. Ładnie wygląda ten zestawik tutaj, no nie mówię, że nie, bo naprawdę jest ładny. No i dobra, siejemy sobie elegancko. Jeszcze tak, jakoś będziemy musieli uprawę zrobić pod kukurydzę, bo na dwóch polach będzie kukurydza. No pszenica będzie i będzie soja, chyba. Taki droższy sezon zrobimy sobie. Znaczy soi nie wiem, bo bizonem soję kosić. To tak trochę, no nie wiem, zobaczymy. Jak to pójdzie nam. Na razie sobie będziemy musieli posiać pszenicę, bo trochę tych pól do zasiania mamy. No niestety. Ale sianie to na pewno i tak szybciej od orki będzie szło. Wiadomo. Tutaj ksuny jakieś, kurde, co to jest? I mówię, przepraszam, że nie było dosyć długo odcinków z tej tutaj serii, no ale no... No wiecie, no ogarnianie samemu serii singla na takiej mapie, jakimi są Mazury. Na takiej mapie, jak... A, gdzie to powiedziałem? Na takiej mapie, jaką są Mazury. No i... Wiecie sami, jak to jest. Uroki mapy z Google Map. Także no... Kurde, nie wiem, czy nie będziemy dzisiaj szybko kończyć tego odcinka. Nie wiem, czy nawet takich 15 minut nie zrobimy, no bo naprawdę coś
coś się u mnie zbiera i to takiego hardkorowego, ale sprawdzałem niby radar przed odcinkiem, to nic nie było w okolicy. Ale zaraz sprawdzimy jeszcze raz. Nawet nie będziecie tego widzieć, bo ja sobie w telefonie sprawdzę. Dobra. Tutaj gdzieś tam się ominęło. Pytanie dlaczego? W sumie w miarę prosto wjechałem. Dawaj, jedziemy, kurde, z tym śledziem. Co robimy sobie? Przejedziemy to pole właśnie w ten sposób, jak ono idzie sobie teraz. Może tego winkla małego zasiejemy, chociaż nie, winkla nie chcę siać na razie. Weźmiemy sobie po prostu, zrobimy to, co mamy zrobić. Dobra, i teraz trzeba wyprostować właśnie. I tak to będzie szło, myślę. No patrzcie, no, siewnikiem na pewno więcej zrobi niż pługami. W sumie tyle samo czasu pewnie trzeba będzie poświęcić na te siewy. Ale ważne, że John Deere sobie daje radę. W ogóle jak ja mam głośność pojazdu ustawioną. Mówię, zgłośnimy, bo John Deere i tak cicho chodzi, a wy... Wiem, że czasami lubicie sobie posłuchać tych dźwięków, tych maszyn tutaj. Także no... ogólnie teraz sprawdzam radar, bo nie chcę szybko odcinka kończyć, bo dawno nie było, kurde, odcinka. Mamy 6 minut dopiero. Nie, u mnie jeszcze nie ma nic z tego, co widzę teraz, w tym momencie. Dopiero do mnie zmierzają, że tak powiem, te burze. Także damy radę, czyli to będzie chyba deszcz padł. To dobrze nawet, w porządku w takim razie, cieszę się. Może się właśnie uda odcineczek zrobić. Ogólnie jakoś tak, nawozy trzeba będzie też kupić. Też tam dzwoniłem, gościu ma tutaj obornik na oddanie. Bo małe gospodarstwo ma, nie ma ciągnika, tylko tam hoduje kury sobie, no i te kury mu naprodukowały obornika dosyć pokaźną ilość. Tam mała dowarko, jakoś tam bobkata z firmy od siebie, bo tak to widłami wszystko wywróca, bo tam nawet nie wiedzie się do tego kurnika ładowarką. Ale mówię, że tam ma wypożyczoną ładowarkę z firmy, jak chciał, to mogę przyjechać, bo ja mówię, że mam ciągnik z turem, ale no na te wszczepy, co ja mam ładować obornik tym ciągnikiem, no to tak trochę średnio by tu było. No i powiedziałem, że jak ma taką możliwość z tą ładowarką, to jak się tam dogada, to wtedy przyjadę po ten obornik. Tylko mówię, że teraz u mnie siewy będą u mnie, także no może jak zasieję, czy tak 2-3 dni siania będzie, to tak za jakieś 2-3 dni do niego przyjadę po prostu, tak. No, mówię, że nie ma problemu, że on tam się dogada z tym swoim setem, bo ma on w firmie budowlanej ten gościu pracuje gdzieś tam. No i mówi, że nie ma problemu właśnie. A obornik też się nam gdzieś przyda, gdzieś sobie go wykiprujemy przecież. O kurde, tutaj ciężko, John Deere ma trochę pod tą górę. O, tutaj na tym polu naprzeciwko nas będzie posiany jęczmień. Takie jedno malutkie pole jęczmienia. Czy malutkie, czy ja wiem, czy malutkie. Ogólnie spoko, bo na sosie sobie, na drodze sobie nawracamy, ale zaraz nie będziemy nawracać na drodze, no bo wiecie, jak to jest z nawracaniem na drodze. Także mówię, będziemy sobie w to uprawiać pod kukurydzę i że no buraków w tym sezonie nie chcę siać. Bo nie, po prostu uprawimy sobie Ursusem pod kukurydzę w następnym odcinku chyba, znaczy nie wiem, czy w następnym. Może i w następnym. Na razie to trzeba posiać tą pszenicę właśnie. Właśnie, ja sieję pszenicę w ogóle tak. Jak mówiłem, że nie chciałem sjewdać 60, ale nie wiem, czy nie będziemy musieli jej tutaj przyprowadzić. Ale widać, patrzcie, wysucha jest ziemia, jak się sieje. Patrzcie, tu gdzie było zaorane, a tu gdzie jest zasiane, no sucho jest w miarę, a też się kurzy. No jak widzicie, ładnie to idzie, powolutku do przodu. A pługi zostały zmienione z takiego względu, że lemkeny za wąsko brały. No i na te pola, co tutaj mam, no to tak trochę średnio było. No ogólnie tak mi tutaj PGR-usy pomogły z zaoraniem trochę. Przyjechała 16 jedna, ciężka z pługiem zagonowym. No i to pole mi oborali chyba 18. Bo resztę to sam sobie orałem.
Dobra, czekajcie, jakoś musimy z tej strony, wyjdziemy sobie. 9 minut odcinka już mamy, kurczę, chciałbym coś dzisiaj naprawdę zasiać tutaj. Ale no zobaczymy jak to będzie. Oj, podnieść, bo urwiew. Już nie przyzwyczajony jestem siać tymi siewnikami zbytnio. Ale pomału sobie zasiejemy, wszystko na spokojnie zrobimy. Też jakoś na dniach realne gospo będę chciał dla was dać. Czyli tam będą sianokosy najprawdopodobniej. Chyba pierwszy pokos będziemy robić, tak. Tutaj też jakoś będziemy robić pierwszy pokos. No teraz tylko mówię, siejemy, aby zia zasiać i będzie elegancko. No kukurydzę, no to wiadomo, pójść do wiosny będziemy siać. Ziemniaków na razie nie sadzimy, bo nie mam takiej potrzeby, żeby sadzić tutaj ziemniaki. Poza tym nie mam pola, bym musiał jakiś ogródek sobie wynajmować, żeby te ziemniaki dla siebie chociaż zaś sadzić. A nie mam żadnych sadzarek ani tego, a pożyczać to wiecie, jak to teraz bywa z ludźmi, wypożyczać nie chcą, no nie. Także zobaczymy. Na razie się skupiamy tutaj do tego, na takich podstawowych uprawach, czyli zboże i takie inne. Teraz jakoś krowy trzeba będzie kupić przecież, no później utrzymać te krowy, wiadomo. No tak po żniwach myślałem, że kilka krówek kupimy sobie. Nie patrzcie na te pieniądze ogólnie, ale no cały czas coś na tym sobie poprawiam i jeszcze tak trochę nie wiem kiedy ich zminimalizować, bo cały czas tutaj coś poprawiam, coś tutaj majstruję albo zmieniam. Także no 72%, czyli ta psenica tak nie schodzi szybko, dobrze, cieszę się niezmiernie. No bo ja mam chyba ten mod na realną dawkę z boża na pole. Ten już też jest spoko. A powiem wam, że to większą połówkę zaraz sobie chyba zrobimy, no nie? Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale zaraz chyba sobie na ten winkiel wyjdziemy jednak, bo... A tutaj po prostu przejedziemy sobie później. Sieję bez znaczników, bo poza oranym w sumie i te znaczniki gówno dają w farmingu. W sumie praktycznie siewnik i agregat jest na szerokość ciągnika, także no... Można wiedzieć co i jak, nie trzeba znaczników. Gaspardo bardzo ładny. I wjedziemy sobie chyba teraz tutaj właśnie w ten cypelek. Mamy ten cypelek chociaż zasiejemy. Ile pszenicy będzie siane? Nie wiem, sam naprawdę ludzi wam powiem, no bo... Ciężko cokolwiek mi powiedzieć. O Jezu. Tu mowy poprawię, zaraz czekajcie. Bo to jest taki kwaczek tylko... Dobra, wejdziemy sobie z tej strony. Dobra. Zrobimy ten cypelek tutaj od kopalni piachu. I później będziemy kończyć najwyżej to. Czy nawet w miarę ekspresowo to idzie. Może na live coś pogramy tutaj. Podziałamy sobie. Dobra. Zrobimy sobie jakąś miniaturkę. A widzę, że trochę kurde ten siewnik tak, że tak powiem na styk jest przy tym, bo kółka się nie zawsze kręcą. No teraz to całkowicie w głowę, praktycznie. No ale no zobaczymy, ale sieje, najpewniejsze, że sieje, tak? Trochę ten podnośnik jest za niski w tym agregacifu. No gałęzie. Kiedyś pamiętam sialiśmy, to było w 2018 rokiem, to Gaspardo
mój rower nadziało. Kółka w powietrzu, a się kręcą tutaj. Dobre. Ważne, że w ogóle sieje, tak. Wiem, że to może trochę nierealne, bo ten ziemnik praktycznie lewituje tutaj. O Jezu, nie no. Zboczyłem z kursu. No ale no co zrobić, ważne, że w ogóle siało. Ten podnośnik jest tak chyba zrobiony, bo patrzcie, relice idą. Relice niby nie lewitują, no nie. Znaczy też lewitują, ale sieją. No chyba od terenu zależy też. Teraz tutaj wyrównaj to, człowieku, masz zadanie. No ale zrobimy sobie tutaj. Dobra. Kolejne cypelki, no nie. Ja to tych cypelków zbytnio nie lubię, no ale no jak trzeba posiać, to trzeba posiać. Nie ma to tamto do gadania. 16 minuta odcinka, o kurde, no. No musimy, kurde, to jakoś zasiać, nie ma wyjścia. No to powiem wam, że pięknie zasiałem. Teraz sobie zrobimy to tak. Tam, gdzie w to drzewo wypierdzieliłem. No i sobie wyjedziemy chyba na tor. Trochę tak się wiem. Nie tak jak powinienem. Ale zaraz to naprawimy. Po prostu się wetniemy tutaj. Dobra, jest, będzie miniaturka jakaś. Lepsza taka chyba niż w ogóle, moim zdaniem. 64-30 na pełnej. Pazę sobie daję radę z tym siewniczkiem. Mamy 17 minut odcineczka, także dobrze, dobrze. Buwa nas nie zaskoczyła, w sumie nie. Dobra, tutaj trzeba uważać, tu jest dół, bo tu kopalnia piachu była. I tak zostało. Już się trochę dowiedziałem na temat tej wsi, jak się tu przeprowadziłem. Że wiecie. Już gaź mi się w temacie, że tak powiem. Dobra, trzeba tak, pojechać prosto, bo ja tutaj omijaka zrobiłem, cypel taki został. I tego omijaka zaraz zgarniemy, spokojnie. No teraz już wyrównaliśmy. Zaraz sobie cofniemy, cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. W miarę mówię sprawnie, to idzie szybciej niż fugami. W 18 minut zrobiłem szybciej niż Zorko, serio. Sianiem zrobiłem szybciej w 18 minut niż Zorko. I to naprawdę, ludzie, wam mówię, no bo kurde, orka na tym polu mi zeszła z godziny półtorej. No ale teraz, no wiadomo, no. Siania, orka, no to dwie równe prace są w polu, tak? No i znowu wem pierdolną omijaka. Te drzewa, gdzie coś z nimi trzeba zrobić tutaj, na tych wyjazdach. Ja wiem, że one może klimatu dodają mapie, ale no bez przesady, tak? No jeszcze nie tak wjechałem. Plus omijak, plus tutaj jakaś wyrwa. Pytanie, jak poprzecznik będę siał, bo gdzie nie wyjadę, to tu drzewo będzie. Dobra, zrobimy sobie tak, żeby koło tych drzew nie jeździć za często. Z opryskami to jakoś pójdzie, myślę. 60 sobie poradzi, bo nawozy, jeżeli chodzi o nawozy, to 900 robimy, bo ciężki jest rozsiewacz. Zobaczymy, czy w ogóle masę podniesie Big Buggy. Ale powinien dać radę. Myślę, że żadnych problemów nie będzie miało. Nawet sporo tego posiałem, nie sądziłem, że tego. W ogóle mamy 50%.
No wiecie co, ja bym sobie tutaj przyprowadził 60 i chyba tak zrobimy. Wy teraz się przesiądziemy po prostu, bo trochę sobie posiejemy, ale nie chcę tylko siać. Przyprowadzimy sobie ziarno, bo nie starczy na to pole ten siewnik jeden. Nie ma nawet o czym mówić. Dobra, idziemy sobie po 60 w takim razie na piechotę. O Jezu. Na piechotę. Dobra. Ja to muszę przyciszyć od razu wam, bo ogłuchniecie. Przyczepa z ziarnem jest pożyczona od sąsiada, bo nie chciałem swojej rozbierać. Bo wiecie, jak to jest z tymi przyczepami polskimi. Kurde, tu się dach otwiera czy coś takiego, bo niby wczesna wiosna, ale trochę ciepło jest. Z górki to się rozpędzi trochę 60. No trochę, jak widzicie, ziarna kupiłem na ten sezon, no bo jak ja to mówię, lepiej więcej niż w ogóle, żeby miało zabraknąć. Czekajcie, bo ja tutaj skręcam właśnie. Kierunkowskazy chociaż działają w tym. Kurde, wszedłem w ten zakręt. A ja muszę uważać, bo ja wiozę przecież jakiś tam ładunek ze sobą. I to dosyć sporych rozmiarów. Znaczy, no, przyczepa jest długościowa, ale no, palety są. Jakby ktoś, na kogoś taka paleta spadła. Otworzymy sobie drzwi. No, taka kabina była w 3P-kach też, no nie? Dosyć bardzo popularna kabina, to jest Sokółka 1 albo Lubsko. Chyba Lubsko to jest. Ogólnie tak, 3P wyszedł tam od huby już, więc pewnie każdy już sobie na nim gra. Też jako, jak może kupimy kiedyś tutaj 3P-ka, zobaczymy. Już nie jest, do 3P-ka mam inne plany, ale to na live się dowiecie jakie. Live Boże. Dobra, jesteśmy już u celu. Dam sobie jelonek stoi. Chyba będziemy kończyć odcinek ludziska. Bo jest 23 minuta odcinka prawie. Że dojedziemy sobie, no i będziemy kończyć. Dobra. Oj. Powoli, bo się rozpierdolę. Dobra. Ja myślę, ludziska, że na tle tym tutaj, o, będziemy sobie dzisiejszy odcineczek kończyć. Więc jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, no i subika. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, no i pa, pa.